również z faktu, jak kontrolowaliśmy mecz. Prosiłem zespół przed tym spotkaniem, żeby w obronie pracowali przede wszystkim dla drużyny, nie tylko dla siebie, że działania indywidualne, w działaniach defensywnych przełożyć nad swoje osobiste i indywidualne potrzeby i po prostu pracować na tyle dobrze, żeby Jagiellonia nie stworzyła sytuacji. I to nam się udało, mimo że pierwsza połowa nie była idealna w naszym wykonaniu, to była dobra, zwłaszcza dzięki organizacji gry. Druga część spotkania to myślę, że momenty, w których zarówno w obronie niskiej, w obronie wysokiej, z piłką, w różnych fazach gry potrafiliśmy kontrolować to spotkanie i z tego jestem bardzo zadowolony. Gratulacje dla całej drużyny, ale również gratulacje dla sztabu szkoleniowego, który pracuje bez wytchnienia i od dłuższego okresu nie ma wolnego, a mimo to utrzymuje wysoki poziom pracy. No i niestety muszę ich zmartwić, że trochę pracują. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, prosimy o pytania, żeby zgłosić Mariusz Rajek jako pierwszy. Panie Boże, gratuluję kolejnego zwycięstwa. To był czwarty mecz o stawkę w bardzo krótkim czasie. Trzy zwycięstwa, Bilans goli 7-0, nie liczących karnych z Legią. Jest chyba bardzo dobrze, można powiedzieć. I tak na początek chciałem zapytać, czy to jest pierwsza od dawna taka sytuacja, kiedy to Karabach chyba może bardziej obawiać się polskiego klubu niż mistrz Polski. W końcu się zrobił uśmiechem. Tak, uśmiechnąłem się, był dobry żart, że Karabach będzie się obawiał mistrza Polski. Karabach jest doświadczoną drużyną w europejskich pucharach. Wygrywał u siebie z mocniejszymi teoretycznie drużynami, więc pewnie przyjedzie dobrze przygotowany, co nie zmienia faktu, że my znamy swoją siłę i wiemy, że jesteśmy w stanie się im przeciwstawić. Jeszcze chciałem zapytać o Sonię Kittela, zawodnik, jak to dużo kibiców pisało po raz pierwszy, czy od bardzo dawna zawodnik, który nie trzeba wpisywać się w Google, żeby się dowiedzieć, kto to jest. Jak pan krótko mógł powiedzieć, scharakteryzować tego piłkarza, od kiedy toczyły się te rozmowy i kiedy będziemy to mogli już zobaczyć w drużynie Rakowa? Myślę, że Sonia najlepiej się przedstawi na boisku. Jego autoreklamą są bramki, jakie strzelał w Hamburgu i lata, które tam spędził. Więc nie będę mu zabierał tej satysfakcji, żeby przedstawić się kibicom, dziennikarzom, trenerom na polskich boiskach. Kiedy to będzie? Mam nadzieję, że jak najwcześniej. Natomiast nie będziemy na pewno wykonywać jakiegoś nerwowego kroku. Mamy dobrą drużynę, szeroką kadrę, na dziesiątkach trwa mocna rywalizacja. No i Sony będzie musiał po prostu rywalizację wygrać. Ale tak technicznie rozumiem, że już taka możliwość, żeby wystąpił w środę, istnieje. Tak, jest zgłoszony do rozgrywek eliminacji Ligi Mistrzów. Przemysław Wider. Dzień dobry Panie Trenerze. Gratulacje za dzisiejsze zwycięstwo 3-0. Panie Trenerze, chciałem się zapytać o taką rzecz. Czy uważa Pan, że ta bramka strzelona w dojrzałym czasie gry, gdzie goście dostali gonga, czy ona już tak, można powiedzieć, ustawiła ten mecz? Po drugiej połowie już ta gra gości się już posypała. Dziękuję. Dzięki za gratulacje. Zawsze bramka strzelona do przerwy ustawia trochę spotkanie. Natomiast wydaje mi się, że ta bramka nie zdecydowała i nie wpłynęła na losy meczu na całe 45 minut. Bardzo często w spotkaniach ekstraklasy, w spotkaniach europejskich te pierwsze połowy są zamknięte. Obie drużyny są zdyscyplinowane, mają swój plan na mecz, mają dobre nastawienie. I losy meczu decydują się w drugich połowach. Wierzę w to, że ta bramka nam pomogła, ale uważam, że nawet gdyby ona nie padła, to i tak bylibyśmy w stanie zaprezentować się w podobny sposób. Czy są jeszcze jakieś pytania? Bardzo proszę. Gratuluję, że udanego spotkania się z osobą i z doświadczeniem. Mam pytanie.
zagrali potem rzut karny. Jeśli dobrze widziałem, to tam do piłki podszedł na początku Franturi, to piłkę długo trzymał. Potem przyszedł szybko Łukasz Zwoliński, strzelił bramkę. Natomiast czy to była taktyka z bułka, no w ogóle dzisiaj pierwszego karnego, ewentualnego jakiegoś rozstrzelać. Dziękuję. Sam się muszę zapytać Łukasza, jak to się stało, że go przekonał, żeby mu oddał piłkę, bo Frana nie jest łatwo przekonać do rzeczy, do których on jest przekonany. Natomiast oni dwójkę byli wyznaczeni do rzutu karnego i po prostu na boisku podjęli decyzję, kto ma tą bramkę strzelić. Czyli Łukasz chciał Beckhata, bo oni się w tej czułem. Oby tak było. Cieszę się, że napastnik strzela dwie bramki, natomiast tak jak zawsze Łukasz jeszcze musi pracować nad kilkoma elementami, tak żeby być w pełni usatysfakcjonowanym z jego występu, co nie zmienia faktu, że start w Rakowie ma udany. Panie Drzeże, jeszcze chciałbym o Milana Mundicza zapytać. Czy to jest odpoczynek, czy jakiś drobny uraz się przytrafił? Badamy jeszcze tą sprawę. Nie mógł dzisiaj zagrać z przyczyn zdrowotnych. Mam nadzieję, że nie będzie to długa przerwa, ale to się dopiero okaże.